Proszę Państwa, ja, Andrzej Janeczko, zapraszam Was wszystkich do słuchania audycji Pod Wielkim Dachem Nieba. Spotkajmy się pod tym dachem. Andrzej Janeczko, zapraszam. Chodź człowieku, coś Ci powiem, chodź Cię wszystkie stany. Piotr Spodtek, zapraszam. Dla wszystkich starczy miejsca pod wielkim dachem nieba. Dla wszystkich starczy miejsca pod wielkim dachem nieba. Dla wszystkich starczy miejsca. W szczerym polu nieszczery świat, stary kapelusz i jakiś łach, i zbity z dwóch żerdzi krzyż, dwie sztywne ręce i więcej nic. Kazalibym tu stał ci, którzy dali mi na imię strach, a ja tak bardzo bym chciał wierzyć, że to tylko chwilowy stan. Kazalibym tu stał ci, którzy dali mi na imię strach, a ja tak bardzo bym chciał wierzyć, że to tylko chwilowy stan. Życie jak życie, nie moja sprawa, tkwię tutaj przecież dzień i noc. Liczę księżyce i płaczę z deszczem, bo nic mnie tutaj nie spotka jeszcze. A ja marzenia też mam, chciałbym przez chwilę jak ten ptak. Idee fix, to nie tak, wzbudzam w nich tylko niepotrzebny strach. A ja marzenia też mam, chciałbym przez chwilę jak ten ptak. Idee fix, to nie tak, wzbudzam w nich tylko niepotrzebny strach. I to nie jest żadna frustracja, ani też skarga na podły los. Nie czuję głodu, nie czuję zimna, nie muszę dbać o pełny trzos. I tylko planów nie mam żadnych, bo wiem, co mnie tutaj jutro czeka. Może to Mekka, a może Eden, żaden to raj, zwykła makieta. I tylko planów nie mam żadnych, bo wiem, co mnie tutaj jutro czeka. Może to Mekka, a może Eden, żaden to raj, zwykła makieta. A ty się na mnie nie patrz złowrogo i nie kpij z niemodnego stroju. Ja jestem tylko postrachem sadu albo odmieńcem w szczerym polu. Pomyśl o szczęściu, które ci dano od tak przypadkiem jak mi mój los. Może cię ciąży, a może unosi, ale możesz zawsze zmienić coś. Pomyśl o szczęściu, które ci dano od tak przypadkiem jak mi mój los. Może cię ciąży, a może unosi, ale możesz zawsze zmienić coś. A to niepewność jutra i chwili, która tak często kulą u nogi. Nie jest ciężarem, ale nadzieją na nowe nieodkryte jeszcze drogi. Ja już przegrałem bez cienia walki, a tyle chciałbym wykrzyczeć jeszcze. Teraz już milczę i nie złowieszczę, bo tylko strachem na wróble jestem. Ja już przegrałem bez cienia walki, a tyle chciałbym wykrzyczeć jeszcze. Teraz już milczę i nie złowieszczę, bo tylko strachem na wróble jestem. Teraz już milczę i nie złowieszczę, bo tylko strachem na wróble jestem. Teraz już milczę i nie złowieszczę, bo tylko strachem na wróble jestem.
Witam wszystkich słuchaczy audycji Pod Wielkim Dachem Nieba. Już to hasełko słyszycie wszyscy od 237 razy. Tyle czasu już minęło, co prawda tych godzin audycyjnych było i krócej, bo było kiedyś pół godzinki, potem były dwie godzinki, ale i cztery godzinki też się zdarzało przy jakichś świętach. Przywitaliśmy się piosenką Strach na wróble w wykonaniu Mariusza Sawaryńskiego. A teraz Michał Szczerbiec w piosence Maski. Jak się dzisiaj czujesz? Czy jakąś maskę masz? Czy rano tuż przed lustrem uśmiechniętą widzisz twarz? Czy nadal, aby poczuć radość, pigułek wachlarz masz? Czasem chciałbyś wziąć ich więcej, nawet całą garść. Nocą, gdy wszystkie myśli wreszcie pójdą spać, może coś ci się przyśni, do czego warto wstać. Warto wstać. Dobra mina do złej gry, taki wybór masz. Potem zmieniasz tylko maskę i jesteś już w sam raz. Nocą, gdy wszystkie myśli wreszcie pójdą spać, może coś ci się przyśni, do czego warto wstać. Warto wstać. Nocą, gdy wszystkie myśli wreszcie pójdą spać, może coś ci się przyśni, do czego warto wstać. Warto wstać. Teraz są takie czasy, jakie są, i co niektórzy artyści wyrażają swój bunt. Do was należy ocena, czy Rysiu Wolbach, śpiewając tę piosenkę, robi słusznie. Ja podzielam jego opinię. Ryszard Wolbach, Hey Man. Posłuchajcie. Wczoraj w nocy miałem bardzo dziwny sen. Jakiś głos do ucha głośno krzyczał mi. Sprzątał myśli, zabrał spokój, posiał strach, a szło to jakoś tak. Hey man, I have message for you. Jeśli szukasz wolności, to nie znajdziesz jej tu.
Gdy wybiegłem na ulicę, zobaczyłem nowy świat. Świat nonsensu i absurdu dopadł mnie. Zakaz grania i latania, przytulania, oddychania. Prawda oczy swe ze wstydu już zasłania. Oszalały tłum w kagańcach już zaprasza mnie do tańca. Kto bez maski nawet w parku to już wróg. W sklepie goni mnie ochrona, lekarz leczy ze smartfona. A na koncert może pójdę już za rok. Hey man, I have message for you. Jeśli szukasz wolności, to nie znajdziesz jej tu. Hey man, this is message for you. O wolności ze snu. Chcę cię poczuć tu znów. W telewizji pani, pani chyba są na niezłej bani, bo wciskają twardo bzdury niesłychane. W labiryncie stu zakazów ludzie kornie noszą strach, bo fabryka twoich lęków ma się świetnie. Politykom ja nie wierzę, bo polityk takie zwierzę, co dla kasy zawsze gotów z ręki jeść. On ci powie coś o raju, który znajdziesz w naszym kraju, choć ta Polska już nie Polska dawno jest. Hey man, I have message for you. Jeśli szukasz wolności, to nie znajdziesz jej tu. Hey man, this is message for you. O wolności ze snu. Chcę cię poczuć tu znów. Jestem grajkiem, proszę pana, mogę tylko śpiewać, grać. Czy mój głos gdzieś w dali usłyszycie? Bo nie lubię, proszę państwa, gdy mi ktoś sprzedaje kłamstwa. Twardą pałą mi układa moje życie. Hey man, I had message for you. Jeśli szukasz wolności, to nie znajdziesz jej tu. Hey man, this is message for you. O wolności ze snu. Hey man, I have message for you. Jeśli szukasz wolności, to nie znajdziesz jej tu. Hey man, this is message for you. O wolności ze snu. Chcę cię poczuć tu znów. A teraz, moi drodzy, zapraszam was na spotkanie z Adamem Suderem. Adam Suder jest liderem formacji krakowskiej, nazywa się ATSU. Zresztą u Adama wszystko jest dosyć ciekawe. Myślę, że to wyjdzie podczas tej rozmowy. W pierwszej części usłyszymy piosenki Na dachu, Kiedy Bóg na flecie gra i Receptura na spokój. Przez kilkanaście minut pobądźmy z piosenkami i z rozmową z Adamem Suderem w jego świecie. Spotkajmy się na dachu, nim słońca tarcza złota w codziennym swym rozmachu promienie zacznie miotać. Spotkajmy się na dachu, by w świtu rześkim chłodzie przywitać już bez strachu kolejny dobry dzień. Spotkajmy się na dachu, nim słońca tarcza złota w codziennym swym rozmachu promienie zacznie miotać. Spotkajmy się na dachu, by w świtu rześkim chłodzie przywitać już bez strachu kolejny dobry dzień. Wyjmy nocy snu pęk, niech dzień nam się wydłuży. Nim kontur miasta zblaknie, schronimy się w podróży. Tak łatwo zrezygnować, pościeli oddać głowę, w niepamięć zaprzepaścić las dobrych postanowień. Na dachu nam wystarczą przyjazne dłonie sploty, wymowne w oczach iskry, w milczeniu smak rozmowy. A wspólny cel nas wzmocni, on siły nas ubierze. By sprostać złej pogoni, zawrzyjmy z nim przymierze. Spotkajmy się na dachu, nim słońca tarcza złota w codziennym swym rozmachu promienie zacznie miotać. Spotkajmy się na dachu, by w świtu rześkim chłodzie przywitać już bez strachu kolejny dobry dzień. Spotkajmy się na dachu, nim słońca tarcza złota w codziennym swym rozmachu promienie zacznie miotać. Spotkajmy się na dachu, by w świtu rześkim chłodzie przywitać już bez strachu kolejny dobry dzień.
nim kontur miasta zblaknie, schronimy się w podróży. Tak łatwo zrezygnować, puścili oddać głowę, nie pamięć zaprzepaścić las dobrych postanowień. Na dachu nam wystarczą przyjazne dłoni sploty, wymowne w oczach iskry, w milczeniu smak rozmowy. A wspólny cel nas wzmocni, w siłę nas ubierze, by sprostać złej pogoni, zawrzyjmy z nim przymierze. Spotkajmy się na dachu, nim słońca tarcza złota w codziennym swym rozmachu promienie zacznie miotać. Spotkajmy się na dachu, by w świtu rzeźkim chłodzie przywitać już bez strachu kolejny dobry dzień. Spotkajmy się na dachu, nim słońca tarcza złota w codziennym swym rozmachu promienie zacznie miotać. Spotkajmy się na dachu, by w świtu rzeźkim chłodzie przywitać już bez strachu kolejny dobry dzień. Spotkajmy się na dachu. Na dachu. Moim gościem pod wielkim dachem nieba jest Adam Suder, zespół ATSU. Witaj, Adamie. Witam, dobry wieczór, dzień dobry. Tak. Tak, teraz jest możliwość taka, że każdy może tego słuchać, kiedy będzie miał na to ochotę, prawda? Zwłaszcza, że audycja jest wielokrotnie powtarzana, plus to, że no, na YouTubie, więc każdy może to być noc, początek dnia, koniec, jakby na to nie spojrzeć. Co tam słychać w Krakowie? Dlatego asekuracyjnie mówię dzień dobry albo dobry wieczór. Słuchaj, Adamie, co tam słychać w dalekim Krakowie? Nie wiem, czy Kraków jest aż tak daleki. Myślę, że tak jak wszędzie obecnie na świecie, to samo słychać, chociaż byśmy nie chcieli tego słuchać, no ale co poradzić. Dobrze, powiedz mi, skąd nazwa ATSU? Ja się już domyślam, ale tak pro forma powiedzmy, bo to chyba od twojego imienia i nazwiska, tak? Tak, kiedyś jak byłem nastolatkiem, fascynował mnie Edward Stachura i w pewnym momencie dowiedziałem się, że taki miał pseudonim Stedy i postanowiłem, że ja też będę miał taki artystyczny pseudonim, powiedzmy. No i zacząłem występować najpierw solo z tą nazwą, a potem już przerodziło się tę nazwę zespołu. A jak długa jest historia twojego zespołu? Oj, powiem ci tak. Pod koniec lat 80. zacząłem pisać piosenki, a może nawet trochę wcześniej. Pierwszy występ przed publicznością miałem w 89 roku. No to powiedzmy od tamtej pory ta historia się zaczęła. A gdzie był tak zwany start? Gdzie był debiut oficjalny? Było to pod krakowskim Hełmie. Klub Kultury Hełm na Woli Justowskiej. Aha. No ja kiedyś miałem okazję mieszkać troszkę w tamtych stronach. Od 82 do 86 liceum robiłem w Wieliczce pod Krakowem, a potem trochę studia w Krakowie do 91. No i troszkę zdążyłem poznać Kraków. Ciekawe, czy nie otarliśmy się gdzieś tam o siebie wtedy. Całkiem możliwe, bo pewnie to były nasze klimaty. Tak mi się przynajmniej wydaje. Startowałeś kiedykolwiek na festiwalu piosenki studenckiej w Krakowie? Tak, miałem taki epizod. Zupełnie jakoś tak z biegu tam poszedłem, bo znajomi mówili, a grasz, śpiewasz tam piosenki, to idź tam. Nic z tego nie wynikło specjalnie, bo przyszedłem tam zupełnie nieprzygotowany prawie. Oczywiście piosenki zaśpiewałem, te, które tam na eliminację były wymagane, natomiast no, jakość tego nie powalała. Nawet sam stwierdziłem, że lepiej było się tam chyba nie pojawiać. A potem już jakoś zacząłem się interesować trochę inną muzyką, więc jakoś nie skrzyżowały mi się już drogi z tym festiwalem. Jak byś określił ten gatunek muzyczny, który ty uprawiasz, jeśli chodzi o stylistykę muzyczną? Bo że to jest tak zwana dobry tekst, dobra piosenka z tekstem, to wiadomo. Ale nie jest to takie typowe bardowskie granie, prawda? Jest to dosyć mocno, bo ty chyba grasz na gitarze elektrycznej raczej, nie? Tak, tak. Tak właściwie to, jak sobie tak patrzę na moją przeszłość,
To generalnie ja zawsze byłem taki lekko rockowo-punkowy, więc zawsze mnie ciągnęło w tą stronę. Nawet gdy występowałem sam z gitarą akustyczną i jeździłem na festiwale typu piosenka autorska, piosenka poetycka, to zawsze jednak takie rockowe zacięcie w tych moich piosenkach dało się odczuć. No a teraz już praktycznie od kilku lat gramy w takim trio, gdzie no, perkusja, bas i gitara jednak wymagają właśnie takiego pójścia w stronę taką rockową. Niemniej jednak nadal gdzieś tam się ocieramy o tą piosenkę poetycką, piosenkę z tekstem. No jednak ten tekst w tych piosenkach jest bardzo istotny. Dla mnie piosenka bez tekstu, znaczy piosenka, gdzie jest słaby tekst, nie, w moim przypadku się nie sprzeda. Nie kupię takiego czegoś. A czy masz jakieś, powiedzmy, przykłady artystów z nurtu tak zwanej piosenki łagodnej albo poetyckiej? No łagodna tu może nie pasuje za bardzo. Może niekiedy fragmentarycznie, ale no z tego nurtu piosenki z dobrym tekstem. Czy masz jakiś wykonawców, na których, no albo z których coś wziąłeś dla siebie? No bo właściwie nie da się tu ukryć, że tu właściwie praktycznie wszystko, co jest związane z ATSU, to praktycznie jest no, twojego, że tak powiem, pióra i no, twojej muzy, nie? Tam jakieś pojedyncze przykłady są, gdzie ktoś inny. Na pewno w aranż zespołu wchodzi trochę więcej osób, nie? W tę muzykę zaaranżowaną. To tak, zdecydowanie. Jak już jest jakiś twór, no to w momencie, kiedy się spotykamy na próbie, no to wtedy we wszystkich głowach wrze i mamy właśnie takie wspólne działanie. I mnie też bardzo zależy na tym, żeby wszyscy się dokładali, a nie tylko odtwarzali to, co im mówię, żeby grali. No to jednak wtedy powstaje coś nowego i nie jest takie sztampowe, takie odlane z jednej formy, czyli z mojego umysłu, więc to jest istotne. A co do tych wzorców, czy jest jakiś wykonawca albo wykonawcy, na których się trochę wzorujesz, bo tu się chyba nie da już uciec od tego, że jest tyle muzy napisanej, że siłą rzeczy gdzieś tam w tyle głowy coś zostaje, nie? A to oczywiście, to w ogóle nawet nie ma kwestii, żeby nie mówić, że się samemu coś od zera stworzyło, bo wszyscy pewnie kopiujemy. No generalnie tak, w latach 80. ten polski rock był bardzo taki wybuch wtedy i co ciekawe też tekst w tej piosence był takich wyższych lotów niż powiedzmy w jakiejś takiej lżejszej muzyce, więc moje pierwsze wzory były z tamtego okresu, natomiast potem też z takich lżejszych rzeczy to nie wiem kogo mógłbym wymienić, na przykład Piotra Bukartyka. W sumie Stare Dobre Małżeństwo, mimo że są tacy popularni, to jednak ciągle są nadal zespołem niszowym. Oni też mieli spory wpływ na mnie właśnie i w pewnym okresie też zacząłem grać podobnie może do tego stylu. A z tych rockowych zespołów kogo byś tu podał za przykład? Chociażby Krakowski Manam. Chociażby Oddział Zamknięty, Lady Punk, Republika, bardzo istotny dla mnie zespół, ze świetnymi tekstami Grzegorza Ciechowskiego, notabene mało kto wie, że Grzegorz Ciechowski wydał też tomiki wierszy, ponieważ no, był też poetą. Dobrze, mam taką propozycję, bo pewnie o tym też porozmawiamy. Mam teraz drugą piosenkę w zapasie przygotowaną, Kiedy Bóg na flecie gra. I mam zamiar teraz to zagrać. Thank you.
może fortunę kiedyś posiądę, taką co trudno nawet roztrwonić, lub sławę wielką aż po kraj ziemi, która przykrywa koronę sław. To jeśli ceną jest zapomnienie o twym imieniu, pięknie i sile. W ruinę niech się obrócą one, nawet ich zapach niech mnie ominie. Bo kiedy Bóg na flecie gra, to w zasłuchaniu zamiera świat. Jedynie pawie tańczą jak szalone, gdy sączy się ten dźwięk pod nieboskłonem. Nawet sarny płochliwość gubią, by chłonąć z bliska tą chwilę cudną. Cielęta ssać zapominają, a ptaki milkną, patrzą, słuchają. A ptaki milkną, patrzą, słuchają. Może planetę raj kiedyś zwiedzę i przyjemności niebiańskie zgłębię. I choćby trwało to lat nawet milion, jeśli bez ciebie to pusta tam będzie. Bo kiedy Bóg na flecie gra, to w zasłuchaniu zamiera świat. Jedynie pawie tańczą jak szalone, gdy sączy się ten dźwięk pod nieboskłonem. Nawet sarny płochliwość gubią, by chłonąć z bliska tą chwilę cudną. Cielęta ssać zapominają, a ptaki milkną, patrzą, słuchają. A ptaki milkną, patrzą, słuchają. Kiedy Bóg na flecie gra, to w zasłuchaniu zamiera świat. Jedynie bawie tańczą jak szalone, gdy sączy się ten dźwięk pod nieboskłonem. I nawet sarny płochliwość gubią, by chłonąć z bliska tą chwilę cudną. Cielęta ssać zapominają, a ptaki milkną, patrzą, słuchają. A ptaki milkną, patrzą, słuchają. Słuchają, 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 słuchają. Przypominam, że Adam Suder, lider, frontman, tak by to można było powiedzieć, zespołu ATSU, jest moim i waszym gościem dzisiaj pod wielkim dachem nieba. No i właściwie jedźmy dalej. Albo inaczej, cofnijmy się jeszcze, bo powiedziałeś, że gdzieś tam pod koniec lat 80., a na pewno w drugiej połowie lat 80. zacząłeś pisać teksty. A czy w ogóle jesteś człowiekiem, który ma w zwyczaju czytać poezję? Tak. Słyszałem taką wypowiedź, ale to było już sporo lat temu, że poezję czyta około 1% ludzi, populacji w Polsce, więc bardzo mnie to zdziwiło, że tak mało ludzi czyta wiersze. No jednak do czytania wierszy jednak potrzeba pewnego rodzaju, nie wiem, świadomości, postawy, sposobu patrzenia na świat i może... Może dlatego tak mało ludzi interesuje się poezją.
Ja zdecydowanie tak lubię i nawet przekładam często poezję nad prozą. Lubię usiąść, po prostu przeczytać wiersz i posiedzieć, pomyśleć na ten temat, żeby nie przelecieć tak tylko. A czy masz jakichś ulubionych poetów, takich, do których, no nie wiem, powiedzmy, gdzieś przy łóżku masz jakiś, no nie biurko, ale jakiś tam stoliczek nocny, na którym leży jakiś tomik, po który chętnie sięgasz? Wiesz co, na przykład Józef Baran, na przykład Adam Ziemianin, a z takich... Klasyka krakowska. Tak, klasyka krakowska. Akurat ich wymieniam, bo oni też byli często i są śpiewani, więc chcąc nie chcąc skrzyżowały się moje drogi z tymi panami. Z wierszami. Ale też na przykład lubię Leśmiana Młodopolskiego, który uważam, że jest, że był osobą nie z tej planety. Te słowa, które wychodziły spod jego pióra, zupełnie tak jakby był kimś innym, że jakby spłynął tutaj na chwilę i gdzieś powędrował znowu gdzieś dalej. Sporo ludzi śpiewa teksty Leśmiana. Zresztą Stare też. Dobre Małżeństwo, czy Grzesiek Turnał w Krakowie, prawda, też śpiewali tu Wima. No ale masz tam jeszcze też, oprócz Józka Barana, masz no, sporą grupę klasyków jeszcze żyjących, prawda, typu Ewa Lipska, nie wiem, Leszek Długosz, no znalazłoby się tam jeszcze więcej, ale rzeczywiście masz rację, mówiąc o tym, że Adam Ziemianin i Józek Baran, no to powiedzmy po tym, jak skończyli Stare Dobre Małżeństwo, skończyło etap ze Stachurą, to przecież weszło w tych dwóch panów, że tak powiem, w ich teksty, nie? Tak. I to jest zresztą Józka Barana chętnie i wielu śpiewa. Adama Ziemianina zresztą też nie mniej. Dobrze, ale chciałem się dowiedzieć właśnie, kiedy Adam Suder chwycił tak i pomyślał sobie, że ten instrument będzie jego instrumentem życia, czyli kiedy chwyciłeś za gitarę, bo prawdopodobnie to był twój pierwszy instrument, tak? Tak. No, zdecydowanie pierwszy. No to wiadomo, znaczy wiadomo, nie wiadomo. Zwykle tak jest, czasy nastoletnie, gdzieś tam harcerstwo było, wyjazdy na obozy. Ktoś grał na gitarze, no to i ja też chcę grać na gitarze, no to zacząłem tam brzdąkać sobie i tak się zaczęło. To nie była jakaś tam decyzja, że to jest mój instrument na całe życie i tak dalej. Niemniej jednak obecnie jestem fanatykiem gitarowym, mam 8 gitar w domu. I chciałbym mieć jeszcze 2 razy więcej. Niemniej jednak już miejsca brakuje, więc nie będę kupować, ewentualnie jeszcze mogę wymieniać na inne egzemplarze. Czyli tak jak Krzysztof Myszkowski, wychodzisz na scenę i stawiasz sobie na stojaku 3 albo 4 gitarki, tak? I w zależności od okoliczności sięgasz po ten instrument, który wydobywa najciekawsze brzmienia dla danej piosenki, tak? To zależy jakiego typu jest koncert. Nie, zwykle na koncercie nie mam więcej niż 2 gitary, bo zwykle mam elektryczną i akustyczną. Chyba że jest to rzeczywiście taki jedynie rockowy koncert, no to mam tylko elektryczną gitarę, a ewentualnie drugą gdzieś mam z tyłu w razie pęknięcia struny, żeby nie kombinować z nakładaniem, to się bierze zastępczy instrument i nie ma przynajmniej tego stresu. Jeszcze mnie tak interesuje to, czy w twojej rodzinie, wśród bliskich, nie wiem, mama, tata, czy ktoś miał podobne talenty do ciebie, w sensie grania i śpiewania, czy nie za bardzo? No właśnie nie, jak nie wiem czemu, wyłamałem się, ale nie było takiej osoby. Kuzynkę mam, bardzo zdolna skrzypaczka, pięknie gra. I chyba to by było tyle z osób muzycznie. A czy muzyka w waszym domu pobrzmiewała, że tak powiem, rodzice, nie wiem, ty masz rodzeństwo, czy nie masz, czy po prostu były dźwięki? Jestem ciekawy, jakie dźwięki wtedy tam u was szły, po to, że ty słuchałeś Manamu, Lady Punk, czy Oddziału Zamkniętego,
potrafię zrozumieć, ale czy rodzice też tego słuchali? Nie, ojciec mój słuchał trochę Elvisa Presleya. Czyli ale nie zupełnie było inna bajka. Jakieś, nie było, tak, inna bajka zupełnie, ale nie było to, nie widziałem, żeby to jakaś taka pasja była, żeby się tym interesował i tak dalej. Wiem, że takie kasety, bo to były kasety w latach 80., to coś takiego w domu było. A mama też słuchała, czy radio chodziło w domu, że tak powiem, radio? A nie, to raczej radio. Nie było w ogóle jakieś tam, nie było nawet jakiegoś tam. A ty masz jakieś przygotowanie? Masz jakieś przygotowanie muzyczne? Zupełnie. Właśnie też nie mam przygotowania, czego bardzo żałuję, bo też rodzice się swego czasu przymierzali, ale nie zrealizowali tego. Zostałem wysłany w kierunku sportu i sporo część młodości spędziłem jako judoka w Wiśle Kraków z jakimiś tam sukcesami, powiedzmy. I muzyka w trakcie gdzieś tam się przewijała. Niemniej jednak nie była to szkoła muzyczna, nie było to nawet żadne ognisko muzyczne, więc całą tą edukację musiałem sam pobierać gdzieś tam od kolegów, tudzież jakichś takich losowych nauczycieli czasowych. Nie było, to były epizody raczej niż. A tu jestem ciekawy, mówiłeś o sporcie, no, o tym, że nie było jak gdyby w tym momencie tej styczności z muzyką, w sensie gry na instrumencie jako takim, bo nie w tym kierunku byłeś przygotowywany, a wylądowałeś na slawistyce. A tak, zdecydowanie wylądowałem na slawistyce. Jakoś tak nie chciałem pójść, bo była też opcja polonistyki, ale nie chciałem, chciałem coś innego. Trochę chodzę po górach i w tej wędrówce też bardzo często na Słowację dowędrowałem i poniekąd tamte tereny i ten język mnie zainteresował. Też nie była to jakaś nie wiadomo jaka pasja, ale też pokrewna z tym, że to była jak literatura, że to kontakt z językiem, czyli coś, co mnie interesowało. A czy śpiewasz coś w tym języku? Zupełnie nie. I akurat studiowanie też zakończyłem. Po prostu przerwałem te studia, więc zostały mi tylko jakieś tam śladowe ilości tego języka w pamięci. No, można powiedzieć, że prawie w ogóle. Powiedz mi tak, bo w tych twoich utworach pobrzmiewa też taka refleksja o charakterze duchowym. Czuję, że duch, nie wiem czy, ale chyba rozmawialiśmy nawet zanim zaczęliśmy tę rozmowę na antenie, to wcześniej telefonicznie rozmawialiśmy, bo zapytałem, czy sprawy wiary są ci bliskie. I teraz tak, no tu był Bóg ten związany no, z takim naszym rozumieniem Boga, prawda? Czyli kiedy Bóg na flecie gra, czyli jakby to w Polsce powiedzieć, czy to ten katolicki, chrześcijański, czy to jakiś inny Bóg. No oczywiście Bóg jest Bogiem, niezależnie od tego, w jakiej kulturze żyjemy, prawda? Natomiast no, rozumiem, że jesteś człowiekiem wierzącym, czyli że jest ta materia troszkę wyższa w twoim życiu, że nie jesteś typem człowieka, który wierzy sam w siebie, w swoje zdolności albo w moc pieniądza. Wierzysz, że jest coś nad tobą, co kieruje twoim losem? O, oczywiście. Generalnie przychodzimy tutaj jako nic nie mający i odchodzimy również. I uważam, że niezainteresowanie się swoim rozwojem duchowym, swoją relacją z Bogiem, to jest strata czasu w ogóle przebywania w tym świecie. Jeżeli tylko gonimy za pieniądzem, za zadowalaniem zmysłów, za tymi wszystkimi rzeczami, które są generalnie tymczasowe i przemijają bardzo szybko. Chociaż są potrzebne również, no nie da się ukryć. Bez pieniędzy trudno żyć, nie? Oczywiście nie mówię, że nie, ale jeżeli to jest cel sam w sobie, no to po prostu strata czasu i bezsensowne życie. Dlatego wiele ludzi no, ucieka się do różnych tam takich półśrodków, które tą stronę duchową im wypełniają. Mówię o właśnie ucieczce w jakieś
nałogi to powiedzmy jakieś ekstremum, ale nawet w jakieś życie rodzinne, czy zarabianie pieniędzy, gonienie za zadawalaniem zmysłów, że tak powiem. Natomiast wracając do kwestii Boga, to tak, Bóg, niezależnie w jakiej kulturze, w jakiej religii, w jakiej części świata, Bóg i tak jest zawsze Bogiem i nawet bez znaczenia, znaczy znaczenie ma, jak go nazwiemy, ale zawsze to będzie ta sama osoba. Czyli tutaj, czy to jest Mahomet, czy to jest Jezus Chrystus albo Jahwe, jak kto tam woli, to nie robi różnicy. Moim zdaniem rzeczywiście, no chociażby teraz niedawna pielgrzymka papieża, prawda, jak gdyby potwierdza, że wszystkie religie mają w jednym miejscu początek, tak? Taki był przykład ostatniego. Wszystkie pochodzą od Boga. Oczywiście mówiąc te takie godne wiary, a nie wymyślone gdzieś tam po drodze przez ludzi. Tak, tego też nie brakuje. Słuchaj, ja wybrałem teraz, tak nie wiem, czy będziesz zaskoczony, czy nie, ale wybrałem taką piosenkę na zakończenie pierwszej części naszej rozmowy i to się nazywa Receptura na spokój. Zagramy tę piosenkę, dobrze? Bardzo lubię tę piosenkę. Tak, to cieszę się bardzo, że trafiłem w gusta, że tak powiem, ale trudno, żebym nie trafił, bo to wszystko wasze dzieło. Adam Suder, frontman, lider, wokalista, autor tekstów, w większości utworów i muzyki, jest moim gościem pod wielkim dachem nieba. Słuchamy piosenki Receptura na spokój i za kilka minut wrócimy do rozmowy. Nawet los ci talent dał. Nie po to jednak dar ten dostałeś jakimś fartem, by ponad innych wznosić się. Im niżej się umieścisz, tym będzie łatwiej żyć ci, bo stamtąd już się nie da niżej spaść. Tam strachu nie ma, stresu, to życie jest w uśmiechu, to drzwi są na zupełnie inny świat. Haribo.
Dziękuję Ci, Adamie, za pierwszą część naszego spotkania. Teraz co mamy dalej? Taka piosenka przy okazji. Wiesław Marceś Marcesiak. Na granicy dnia. Na granicy dnia i nocy kończą się rozmowy. Już więcej my rodacy nie pogadamy. Chcesz po linie przejść bezpiecznie na drugą stronę, a jak spadniesz, to strachu wreszcie koniec. Między snem a dniem kończą się długie Polaków rozmowy. Już w Polskę nie pójdę. Chcesz po linie przejść bezpiecznie na drugą stronę, a jak spadniesz, to strachu wreszcie koniec. Ognia żar, słychać śpiew, coś o murach i o kratach. Wstęgą szos, miedzą pól się śpiewało, teraz biada. Chcesz po linie przejść bezpiecznie na drugą stronę, a jak spadniesz, to strachu wreszcie koniec. Na ulicy po dwóch stronach kończą się rozmowy. Już tam brata nie poznajesz, jest za maską uzbrojony. Chcesz po linie przejść bezpiecznie na drugą stronę, a jak spadniesz, to strachu wreszcie koniec. Na granicy dnia i nocy kończą się rozmowy. Już więcej my rodacy nie pogadamy. Chcesz po linie przejść bezpiecznie na drugą stronę, a jak spadniesz, to strachu wreszcie koniec. Chcesz po linie przejść bezpiecznie na drugą stronę, a jak spadniesz, to strachu wreszcie koniec. Artyści tworzą cały czas, nie przeszkadza im pandemia i żadne inne rzeczy. Po prostu chcą być z wami. Jeszcze bardziej by chcieli być nie tylko online, ale również na koncertach. Myślę, że tak samo chciałby Kuba Michalski. Zaśpiewa tekst leśmianowy Zmierzch. Pierwsza z mierzchu fala spływa ponad dach, w szybach mroka zala, słońce się dopala w nasturcjach i mgłach. W nasturcjach i mgłach bąci nam rozmowę pustych mur biel, dłonie swe różowe ściel pod moją głowę, nic nie mówiąc ściel, nic nie mówiąc ściel, nic nie mówiąc ściel, ściel. Kto swe serce zbada taki zmierzch jak ten, łza śmiertelnie blada, w snu głębinę spada, choć nie wierzy w sen, nie wierzy w sen. Kto swe serce zbada w taki zmierzch jak ten, łza śmiertelnie blada, w snu głębinę spada, choć nie wierzy w sen, nie wierzy w sen. Nie wierzy w sen, w sen. Pierwsza z mierzchu fala spływa ponad dach, w szybach mroka zdala, słońce się dopala w nasturcjach i mgłach. W nasturcjach i mgłach bąci nam rozmowę pustych mur biel, dłonie swe różowe ściel pod moją głowę, nic nie mówiąc ściel, nic nie mówiąc ściel, nic nie mówiąc ściel, ściel. Kto swe serce zbada w
taki zmierzch jak ten, łza śmiertelnie blada, w snu głębinę spada, choć nie wierzy w sen, nie wierzy w sen. Kto swe serce zbada, w taki zmierzch jak ten, łza śmiertelnie blada, w snu głębinę spada, choć nie wierzy w sen, nie wierzy w sen. Nie wierzy w sen, w sen. Kto swe serce zbada, w taki zmierzch jak ten, łza śmiertelnie blada, w snu głębinę spada, choć nie wierzy w sen, nie wierzy w sen. Kto swe serce zbada, w taki zmierzch jak ten, łza śmiertelnie blada, w snu głębinę spada, choć nie wierzy w sen, nie wierzy w sen, nie wierzy w sen, w sen. Teraz troszkę inaczej. Parę dni temu odszedł od nas wybitny poeta. Więcej czasu w sumie spędzał za granicami naszego kraju, w Stanach Zjednoczonych. Mówię tu o Adamie Zagajewskim. Marcin Nierubiec zrobił do tego tekstu muzykę, a po raz, no może nie pierwszy, ale jeden z nielicznych razów usłyszymy w audycji sopran. I będzie to Justyna Recinieri. Posłuchajcie piosenki do tekstu Adama Zagajewskiego Noc. Teraz jedna z najlepszych wokalistek w naszym kraju, niestety już nie śpiewająca, nazywa się Urszula Sipińska. Jeden z artystów powiedział dosyć niebanalnie, że Madonna mogłaby śpiewać w chórkach u Urszuli Sipińskiej. Może to i prawda. Przystanek mej młodości, Urszula Sipińska. Dzień.
miłości szalonej przystanek, gdzie tańczyły motyle, gdzie byłam przez chwilę. Tramwaj gna, lecz to już nie jestem ja. Motorniczy wśród zieleni mknie, ja z okna patrzę w tył. Teraz istota tej audycji Pod Wielkim Dachem Nieba, Marylka Duszka i jej Cztery Ściany Wiersza. A do Czterech Ścian Wiersza zaprosiła naszego słuchacza, świetnego poetę Rysia Sidorkiewicza. Posłuchajmy Czterech Ścian Wierszy w wykonaniu Marylki Duszki. Cztery ściany wiersza. Maria Duszka zaprasza. Dzień dobry, witaj Cyganerio. Dzisiaj Ryszard Sidorkiewicz. Mieszka w Olsztynie koło Częstochowy. Z wykształcenia jest polonistą i rusycystą. Pełni funkcję prezesa Janowskiego Klubu Literackiego. Jest autorem kilkunastu książek poetyckich, w tym także dla dzieci. Poznaliśmy się chyba ze 30 lat temu na ogólnopolskim konkursie poetyckim imienia Haliny Poświatowskiej, którego oboje byliśmy laureatami. Na tymże konkursie poznałam także Waldka Gaińskiego, poetę z Częstochowy. I właśnie od wiersza jemu poświęconego zacznę prezentację utworów Ryszarda. Wiersz ten pochodzi z tomu Zwierzęcenie. Ballada o Waldku Gaińskim. Powędrował Waldek piechotą do nieba. Ciężka była droga, utrudził się biedak. Zbolały, spragniony i bez papierosa, stanął popod bramą z napisem Niebiosa. Hen na horyzoncie błękitniała ziemia.
chciałoby się wrócić, ale sił już nie ma. Dopisać by wiersze, dokochać by miłość. Dożyć by się chciało, czego nie przeżyło. Spojrzał raz ostatni, łzę rękawem otarł. Zatrzasnął za sobą bezpowrotne wrota, a nam chrypią w gardłach blusy asfaltowe. I miasto bez Waldka znów zaczęło boleć. Serce. Jeśli coś ze mnie zostanie, jakaś nieruchoma ruchomość, narzędzia, narządów jakieś, można tym dysponować, gdy już tylko dyspozycyjny, kiedy do dyspozycji będę już. Jedynie co do serca mam określoną wolę. Otóż ono niech trafi pod żebra urzędnika, na przykład od tak zwanej pomocy społecznej. Serce dla urzędnika się zdziwi. Cyceronki, Lermontowcy. Dla Magdy Wolczyńskiej. Ta pani z zawodu gwiazdą jest. Pani dla tłumu migoce. Tłum fleszami miga. Ten pan z zawodu celebrytą jest. Tłum pana celebruje. Pan tłumu nie zawodzi. Ci państwo bohaterami naszych czasów są. O tempora tempe. O marne mores. I kilka nowych wierszy. Nobel dla Sidorkiewicza. Gdybym był najwybitniejszym współczesnym polskim poetą, przynajmniej jednym z trzech pierwszych, to tłumaczono by mnie na szwedzki, hebrajski oraz swahili i czekano by z niecierpliwością na mojego Nobla. Cytowaliby mnie prymas, premier i lider opozycji. Gienek oddałby mi stówę, którą pożyczył 4 lata temu, a ja z 5-letnią zwłoką zwróciłbym ją Ance. Minister edukacji wpisałby na listę lektur nadobowiązkowych moje utwory pozbierane, a minister kultury wystosowałby do mnie list gratulacyjny, który bym sobie oprawił, powiesił i patrzył na niego. Zapraszano by mnie do ambasad, do ważnych urzędów i na uniwersytety. Do znajomości ze mną przyznałby się nie jeden celebryta, a na Facebooku miałbym miliony polubień i nie musiałbym już nawet pisać nowych wierszy. A tak, to muszę. Modlitwa. Modlitwy nasze, wyludnienia pełne. Jakby nas potop w warkach pozamykał, nadzieje wszystkie zdając na lot ptaka. Żyjemy sobie w cichym obcowaniu, zwątpienia w sercach i obojętności. Bez sensu wiary, bez sensu rozpaczy. Naucz nas, Panie, modlić się inaczej. Wrogów nie mamy, przyjaciół nie znamy. W teatrze cieni gramy główne role. Schron budujemy z naszych niemych gestów. Świat nam się skurczył do rozmiarów okna, w którym powiewa niczym biała flaga, zasłonka wiary, firanka rozpaczy. Naucz nas, Panie, modlić się inaczej. Żar albo żywot człowieka palącego. Nie jestem wolny od wad, ale to one właśnie są wyspami mojej wolności. Dlatego nie walczę z nimi, lecz o nie walczę żarliwie. Wzniecam pożary gniewu, palę i puszczam z dymem i w popiół obracam. Dziękuję bardzo. No tak troszkę się zastanawiałem i chyba nawet nie będę pikał przy tej piosence. Mój serdeczny przyjaciel Wojtek Gęsicki chce nam zaśpiewać niewinną piosenkę. Posłuchajcie. Miałeś dom, jeden dom, a za domem jakąś działkę, a więc dom, piękny dom. Na śniadanie zawsze chałkę i widoczek z okna cudny i rozkoszne dużowadanie. Zapach jutra, jasna przyszłość, tylko żyć, panowie, panie. Miałeś dom, drugi dom, a za domem jakąś działkę, a więc dom, piękny dom.
na śniadanie zawsze chałkę, a widoczek z okna cudny i rozkoszne duszwładanie. Zapach jutra, jasna przyszłość, tylko żyć, panowie, panie. Miałeś dom, enty dom, a za domem, no już wiecie, może też jakiś schron, tak wszystkiego nie znajdziecie. Pora na podsumowanie, pamiętajcie moi drodzy, to piosenka ascetyczna, żeby język mieć na wodzy. Na nic spryt i powiązania, morał ten pamiętać trzeba, gdy używasz nadaremno słowa kwach i jebać. Jeszcze jedna puenta taka, gdy masz duszę zbytnio lasą, w kulturalnym społeczeństwie kręć i kradnij, ale z klasą. Biznes kwitłby w nieskończoność i nie byłoby pod górę, gdyby krzywej nie splaszczyło tych niewinnych parę kurew. Jak się nic nie wydarzy, a myślę, że może się nic nie wydarzyć, to w niedzielę wielkanocną moim gościem pod wielkim dachem nieba na antenie Radia Islanders, a w drugi dzień świąt wielkanocnych 5 kwietnia w Radiu Muzyczna Cyganeria gościem będzie aktor teatralny, współzałożyciel Sopockiego Teatru Atelier imienia w tej chwili już Agnieszki Osieckiej. To będzie Marek Richter. I żeby się tak zapoznać trochę z twórczością Marka Richtera, posłuchajcie piosenki Do dna. Nie cierpię swego pyska o 4 nad ranem, krwawe oko błyska po nocy pijanej, po nocy pijanej. Ręka drży, anioł śpi, nocny diabeł, czarna się zaczyna gra. Łap za flaszkę i do dna, i do dna. Do dna, do dna, do dna. Za naszych kobiet posiwiałe sny. Do dna, do dna, do dna. Za podłe noce i podlejsze dni. Do dna, do dna, do dna. Za jeszcze jeden ordynarny świt. I kruk wyciąga szyję, i kruk wyciąga szyję. Ręka drży, anioł śpi, nocny diabeł, czarna się zaczyna gra. Łap za flaszkę i do dna, i do dna. Do dna, do dna, do dna. Za naszych kobiet posiniałe sny. Do dna, do dna, do dna. Za podłe noce i podlejsze dni. Jeden chmur.
I teraz właśnie ta druga część audycji z Adamem Suderem. Schowajmy dumę do kieszeni, nie jestem stąd i wejdźmy pod wzgórze Gowerdan. To kolejne ponad półgodzinne spotkanie z Adamem Suderem i piosenkami zespołu ATSU. Kieszeni, zadajmy jej okrutny ból. Niechaj nie zdąży naszym ustom nakazać ciąć i kłuć jak nóż. Kieszeni zgasną ekstazy, nerwokrzyku dzieci. Pochylmy głowy w przeprosinach, zanim gniew ogień kłótni znieci. To tylko małe coś, a jedna z mocą pokory i szczerości odświeży smak, odmieni świat, żegna pokrętne, kalekie złości. Dlatego wiem, przepraszam cię, przepraszam cię, przepraszam cię. Przepraszam cię, przepraszam cię, przepraszam cię. Bo nie wiem, czy to dla nas jeszcze zakwitnie wschodem jutro dzień, nim złapią nas niemocy kleszcze. Wybaczmy sobie, przed końcem tchnie. Pozwól, nie będę czekać aż, nie krzyknę, niech pierwszy on. Bardzo nieznośnie jest mi tak stać, wybaczam, nim odejdziesz stąd. I jeśli raz choć butną panią na dnie kieszeni zostawiłeś, to znasz tą ulgę dla wielu nieznaną i dobrze wiesz, o czym tu mówię. Dlatego wiem, przepraszam cię, przepraszam cię, przepraszam cię. Przepraszam cię, przepraszam cię, przepraszam cię. Panią na dnie kieszeni zostawiłeś, to znasz tą ulgę dla wielu nieznaną i dobrze wiesz, o czym tu mówię. Dlatego wiesz, przepraszam cię, przepraszam cię, przepraszam cię. Przepraszam cię, przepraszam cię, przepraszam cię. Tak, to wracamy do tej rozmowy. Adamie, ty jesteś młodszy ode mnie, zdążyłem przeczytać, sporo lat, a mówisz już o tym, że na scenie jesteś
No, co prawda nie jesteś pierwszy, który zaczyna taki publiczny występ mając 17 lat, bo Grzesiek Turnał w wieku 17 lat wygrał Festiwal Piosenki Studenckiej w Krakowie 5 lat wcześniej przed tobą, bo ty mówiłeś, że 89 był ten publiczny, tak? Taki pierwszy występ. No a Grzesiu Turnał 5 lat wcześniej i to jest właśnie te 5 lat, które was różni i znaczy dzieli i mnie również z tobą, bo to 72 z tego, co się zorientowałem, tak? Jeśli Facebook mówi prawdę, ty tę prawdę mu podałeś, więc tak jest. W drugiej części przywitaliśmy się piosenką. Tytuł tej piosenki jest Chowajmy dumę do kieszeni. No to co? Masz jakąś refleksję? Chciałbyś się podzielić? O co autorowi w tej piosence tak chodziło? Na co chciał zwrócić uwagę swojemu odbiorcy? Generalnie, gdy ktoś posłucha tej piosenki, to wydaje mi się, że wszystko jest jasne. Natomiast co jeszcze mogę więcej powiedzieć? Dużo czasu tracimy na kłótnie, dużo czasu tracimy na nieporozumienia. Życie jest bardzo krótkie i jeżeli nie zdążymy kogoś przeprosić po jakimś takim nieporozumieniu, po jakiejś utaczce takiej słownej może, to potem możemy żałować. Potem to życie nasze jest inne i już takie lekko złamane. W momencie, kiedy przeprosimy tą drugą stronę, pierwsi, nie czekając na to, że ktoś tam poda pierwszą rękę, to będzie nam zupełnie lżej i nawet zresztą w tej drugiej zwrotce tej piosenki o tym mówię, że jeżeli to już zrobiłeś, to wiesz, o czym mówię. Mhm. Wydaje mi się to takie jasne i lekkie dla osoby, która jest w stanie po prostu przeprosić, wybaczyć. A czy nie jest też tak, jak to się mówi, ludzie wierzący szczególnie, ale właściwie chyba nie tylko wierzący, ale ludzie dobrzy, według takiej zasady powinni żyć, żeby słońce nie gasło nad ich niebem, dopóki nie pojednają się, bo nigdy nie wiadomo, czy na drugi dzień wstaniesz, nie? I albo czy ta osoba, o której mówimy, no, która wymaga jak gdyby tego, żeby zrekompensować jej coś, przeprosić ją za jakieś niedociągnięcia, no może ona się nie obudzi i potem chodzimy skacowani, znaczy w negatywnym tego słowa znaczeniu, ale nie po alkoholowo, ale że po prostu nie zdążyliśmy powiedzieć tego jednego słowa, nie? To jest dosyć no, skomplikowane i rzeczywiście trzeba chować dumę do kieszeni, bo nam korona z głowy nie spadnie. Niezależnie, czy ona jest, czy nie. Czy zespół ATSU, zanim nastał ten czas, który mamy, posłuchy artystycznej, znaczy a posłuchy może nie ma, bo artyści wykorzystują ten czas na nowe utwory, tworzą, gdzieś tam się spotykają i próbują, czy grają online. Czy zespół ATSU przed tak zwaną pandemią, czy grał dużo koncertów? Jak na zespół, który nie jest zawodowym zespołem w tym sensie, że nie żyje z tego, to wydaje mi się, że mieliśmy sporą ilość koncertów, bo każdy z nas pracuje gdzieś tam, zarabia pieniądze, natomiast to nasze granie traktujemy właśnie coś po pracy. Oczywiście też zdarzają nam się koncerty, z których też jakiś pieniążek wpada do kieszeni. Niemniej jednak, jak na taki zespół, wydaje mi się, że no mieliśmy sporo koncertów. Mam nadzieję, że przynajmniej do połowy tego wrócimy. Miejmy nadzieję. Jak się to zamieszanie skończy. A wierzysz w to, że się skończy? Czy tutaj wiara, którą masz do tego najwyższego, jest trochę ograniczona, bo tu nie chyba Pan Bóg o tym decyduje w tym momencie, tylko ludzie. Nawet jest powiedziane, że nawet źdźbło trawy się nie porusza bez wiedzy i woli najwyższego, więc myślę, że on i tak to wszystko kontroluje, wszystko to, co nas tutaj spotyka, to i tak z jakiegoś powodu się tutaj to dzieje. A czy to się kiedyś zmieni? Oczywiście, że się zmieni, bo wszystko się zmienia.
kiedyś ludzie żyli w czasie wojny, kiedyś ludzie żyli w jakiejś niewoli, to wszystko po prostu jakieś tam przemija. Nie wiadomo, czy to akurat ja doczekam tego, jak to się skończy, czy ktoś tam. Niemniej jednak tutaj wszystko się zmienia. Nie ma stałych rzeczy, że po prostu jest niezmienny. No ja chciałem cię tak trochę jak gdyby zapytać o te sprawy, bo no wiadomo, ty chodzisz do pracy, zarabiasz pieniążki, masz na chleb i inne rzeczy. Natomiast no, są tacy właśnie w gronie ludzi naszym, czyli tam w środowisku artystycznym, którzy tylko i wyłącznie z tego do tej pory żyli. I zabieranie im takiej możliwości no, sprawia, że no, dyskryminuje się środowisko, prawda? No cóż mogę powiedzieć. Nastały na nas takie czasy. Pewne decyzje zostały podjęte niezależnie od nas. Nie wiem, co jeszcze mogę powiedzieć, no bo nie mam praktycznie na to wpływu. No mogę wyjść, mogę zrobić koncert online i tam wykrzyczeć, że mi się to nie podoba, że zostałem oszukany i tak dalej. Niemniej jednak w dzisiejszym zalewie tych wszystkich informacji ten głos zostanie zduszony i nie wiem, czy coś. Jeden z moich przyjaciół artystów, dosyć uznany, kiedyś współtworzył zespół Babsztyl, potem Harlem, Rysiu Wolbach, mówi, że środowisko artystyczne za mało angażuje się w te kwestie, że no zawsze było coś takiego, że to właśnie artysta swoją postawą powodował, że zaczęły się ruchy dziać. Tak było z Jackiem Kaczmarskim, prawda, i tak dalej. Piosenka przemawiała, uczyła. No ona dalej przemawia i uczy. No ale środowisko artystyczne bardzo mało zabiera głosu w tej kwestii. A jest w tej chwili najbardziej po plecach bite. Tak, no oczywiście może nie najbardziej, ale no, takich ludzi jest więcej, no bo tam hotelarze, prawda, różni inni przedsiębiorcy mają kłopoty. Wydaje mi się też, że ludzie są podzieleni i to nawet nie tylko w tym artystycznym świadku, tylko wszędzie. I właśnie jedni mają patrzenie od jednej strony, drudzy od drugiej i nie ma może takiego jednoznacznego zdania na ten temat. Może to też jest pewien powód. Zespół kiedyś był wspólny wróg i łatwiej się było sprzeciwić, a teraz nie wiem. Słuchaj, może dlatego z jednej strony schowajmy dumę do kieszeni, a z drugiej strony nie jestem stąd. Teraz bym proponował. To tytułowa piosenka chyba z pierwszej płyty, tak? Czy z drugiej? Ja akurat tak przekornie te piosenki zamieszczam. Pierwsza płyta nosiła tytuł Nie jestem stąd, a piosenka Nie jestem stąd jest na drugiej płycie, a płyta wtedy nosi nazwę Pod ziemią nad chmurami i tak to się dzieje. To akurat piosenka Nie jestem stąd jest z drugiej płyty. Dobrze, ale słuchamy piosenki Nie jestem stąd. To nie mój dom, choć trochę czasu tu zabawiłem. I tak się dziwnie zagubiłem, że pamięć utraciłem. Choć cały świat chce myślom dać kształt, że jestem z ciała narodzona i że ten kraj to moje strony i od tych kłamstw jestem zmęczona. Wiem, że ja sam ten smutny stan jak dobry pieniądz pochwyciłem i tyle lat się nim szczyciłem, że już świadomość dawno zabiłem. Czy gdzieś na dnie coś jeszcze tli się, że mogę z serca usłyszeć głos? Niż mogę odmienić los i o tym, że na mnie czeka.
choć goni nas, aby do domu znowu wrócić, z tego koszmaru się ocucić, szaleństwo świata wreszcie porzucić. Choć to już znasz, odwrócisz twarz, wiem, że ten świat pokusy śle. Zanim osiądziesz na jakimś dnie, nie możesz zapomnieć o tym, że nie jesteś stąd, to nie twój dom, choć trochę czasu tu zabawiłeś. Dziwnie zagubiłeś, że pamięć utraciłeś. Nie jesteś stąd, to nie twój dom, choć trochę czasu tu zabawiłeś. I tak się dziwnie zagubiłeś, że pamięć utraciłeś. No i cóż, muszę powiedzieć, że moim gościem pod wielkim dachem nieba jest Adam Suder. Niech to brzmi. Adam Suder. Atsu. Zespół Atsu. Tak się to akcentuje? Tak, Atsu. Powiedz mi, drogi bracie, powiedz jeszcze właśnie, kto jest jeszcze związany z zespołem Atsu? Kto tworzy zespół Atsu? Oprócz ciebie. Obecnie gramy jako trio. I powiem, że to jest bardzo fajny skład. Tak jak stół o trzech nogach, nigdy się nie chwieje, zawsze stoi stabilnie. Dlatego polecam granie w trio, czyli bas, gitara, perkusja. I na gitarze basowej gra z nami Leszek Egon Góral, na perkusji Robert Mały Kasprzyk. I od kilku lat bardzo dobrze nam się współpracuje. Tak jak mówię, właśnie to trio jest taką społecznością bardzo stabilną. Łatwiej się umówić, łatwiej się zgodzić na pewne kompromisy. No, dużo łatwiej jest muzykę robić. A czy wy jako zespół Atsu odnieśliście jakieś sukcesy? Bo to zawsze słuchaczy interesuje. Czy Atsu jest zespołem nagradzanym? Czy w ogóle... Poza tym festiwalem, o którym mówiłeś, kiedy byłeś sam na festiwalu piosenki studenckiej w Krakowie, czy ścigaliście się? Na początku tak. Na początku było to, powiedzmy, wymagane, żeby się gdzieś pokazywać, bo te lata 80. czy początek lat 90.
to były akurat takie czasy, gdzie nie było tak, że można było sobie koncert samemu zorganizować, czy grało się po tak zwanych lokalach, knajpach, gdzie teraz tych miejsc jest bardzo dużo, można się pokazać. No, trzeba było po prostu pojechać na festiwal. Jeździliśmy na Japę, na której dostaliśmy wyróżnienie. W Krakowie też kilka takich mini festiwali zaliczyłem, gdzie też byliśmy nagradzani. No, tak jak mówię, były to bardzo dawne czasy, którymi no, w pewnym momencie rozwoju muzycznego, artystycznego no, trzeba zamknąć ten temat, ponieważ nie można konkurować wiecznie z licealistami czy ze studentami, no bo w pewnym momencie trzeba powiedzieć stop i zająć się swoją muzyką, rozwijać to. Bo jeżeli już pojawiają się pierwsi słuchacze, ludzie, którzy chcą tego słuchać, no to już nie ma potrzeby walki. Zresztą muzyka, czy w ogóle artyzm w szerokim słowa znaczeniu, poddawany takiej konkurencji, wprowadza takiego niezbyt dobrego ducha, moim zdaniem. Zaczyna się taka sportowa bardziej rywalizacja niż kontemplowanie czegoś pięknego. Każdy może znaleźć jakąś swoją niszę, którą się zainteresuje. I którą wypełni. Tak, o. Powiedz mi, czy jest coś, co chciałbyś, oprócz oczywiście nie mówię o tym, co w piosenkach, ale w tej naszej rozmowie, co chciałbyś, żeby w sposób taki zdecydowany wybrzmiało? No, do tych słuchaczy, którzy sięgają albo wchodzą pod ten dach nieba, który tutaj, pod którym my w tej chwili jesteśmy, no, chciałbyś może zwrócić na coś uwagę, bo powiedziałeś, że no, bardzo ważny jest tekst. Dzisiaj rzeczywiście jest takie to wszystko miałkie i bym powiedział, że jedna gwiazdka niczym nie różni się od drugiej. A dlaczego ty wybrałeś taki wariant, że koniecznie chcesz, może gdybyś śpiewał o niczym, może prędzej byś zrobił furorę? Ale moim celem nie jest zrobienie furory, stanie się gwiazdą. Nie mam parcia takiego, na szkło się chyba mówi, żeby być na scenie i przed jakimś... Oczywiście każdy marzy o tym, żeby śpiewać przed wielotysięczną publicznością, jeżeli każdy, kto robi takie rzeczy. Natomiast nie jest to moim głównym celem, bo wtedy zatraca się ten cel tego przekazu. Wydaje mi się, że próbując wyjść do jak największej ilości ludzi, zaczyna się człowiek sprzedawać za grosze i zaczyna robić coś, czego nie czuje, coś, do czego nie ma serca. Ale nie chcesz mi powiedzieć, że na przykład budka suflera sprzedaje się za grosze, czy Maryla Rodowicz, a mają dobre teksty? Oczywiście, że mają i mają bardzo dobrą muzykę, jak najbardziej. No właśnie. Dlatego mówię to, co mówię, czyli nie... Oni też zaczynając, nie zaczęli grać na przykład disco, załóżmy, bo disco akurat w latach 70., kiedy tam budka suflera startowała, tak mi się wydaje, no to wtedy disco było takie popularne. Mówię o tym disco takim z tamtych czasów, Bonnie M i tego typu rzeczy. No też mogli w ten sposób zaczynać, by mieli większą rzeszę, jeszcze większą, powiedzmy. Disco się skończyło w takim znaczeniu jak ABBA, natomiast budka suflera trwa. Niezależnie od tego, czy jest tam Romek, czy go nie ma, czy jest Krzysztof Cługowski, czy go nie ma, zespół wciąż pod nazwą funkcjonuje. No i można robić dobre rzeczy. No, niektórych zabiera los, albo jak to mówią, zabiera Pan Bóg i już nie ma. Niektórych gwiazd, które no, zawsze śpiewały. Ja zresztą powtarzam cały czas, te lata 60., 70., 80. dla trochę innego gatunku,
to były świetne czasy, nie? Jak to się mogło stać, że w jednym czasie była Katarzyna Gertner, był Jonasz Kofta, była Agnieszka Osiecka i cała plejada artystów piwnicznych, tych, mówię, takich w Krakowie, takich ważnych, typu Zarycki, Konieczny, nie wiem, Leszek Długosz, Piotrek Skrzynecki, co prawda nie śpiewający, dzięki Bogu, ale no, tamto środowisko, które wtedy było bardzo mocne, nie? Sporo ludzi i w tamtym czasie piosenka była o czymś, nawet ta rozrywkowa, nie? Zbyszek Wodecki. Zawsze śpiewał o czymś. Nawet jeśli śpiewał o pszczółce Mai, to było to o czymś. No zdecydowanie. Myślę, że to też jest kwestia tego, że był słuchacz, był odbiorca. Nie mówię, że teraz nie ma, ale chyba ten ilość tych odbiorców się zmniejszyła. Ludzie chcą czegoś innego, ludzie chcą czegoś łatwiejszego. Ale chcesz mi powiedzieć, że, bo wiesz, mi się wydaje, że to media kształtują gusta. Gdyby, bo kiedyś mówię, no przecież włączyłeś telewizor, TVP nawet, to miałeś program telewizyjny Powrót Bardów na początku lat 90. Miałeś Benefisy z Teatru Stu w Krakowie. Tak. Nawet Piwnica była dosyć regularnie w telewizji pod Baranami w latach 80., 90. Nikt nie, no, nawet zwykły obywatel, który niekoniecznie musiał się interesować piosenką ambitną, wiedział, kto to jest Demarczyk, kto to jest Grechuta, tak, i tak dalej. Dokładnie. A dzisiaj no, trudno jest wymienić jednym ciurkiem, że tak powiem, każdemu. No, jak ktoś się interesuje disco polo, to wie, że jest Bayer Full, że jest Zenek Martyniuk i tak dalej. Kto się interesuje rockiem, no to wie mniej więcej, jakie są kapele. No, a tak samo zresztą na świecie było, nie? Byli Beatlesi z lżejszą muzyką, byli przecież Beatlesi i cała masa, no, Pink Floyd, Genesis i różne inne. No, na palcach jednej ręki czy dwóch tego nie zliczysz, bo to były zespoły, które odcisnęły piętno, bo kto nie słuchał Pink Floydów? A czy jest w Polsce jakiś wykonawca z tych obecnych, który cię porusza jeszcze? Bardzo lubię WW. Wojtek Waglecki jest dla mnie takim wzorem muzycznym i fajne teksty też pisze. No właśnie, bo one też są o czymś. Też są o czymś, dokładnie. No, widać, że po prostu ma pewne przemyślenia i chce to światu pokazać. No i to już jest, powiedzmy, też zespół, który no, przebił się, chociaż nie wiem, teraz jak gdyby troszkę zniknął, nie? Zresztą Wojtek Waglewski kombinuje w różnych konfiguracjach, bo on już tam chyba z synem również, nie? Z dwoma nawet. Nawet z dwoma robi. Jak to się mówi? Podsumowujmy. Zrób jakiś przekaz od siebie dla społeczności dachowej, dla tych, którzy wracają, są pod Wielkim Dachem Nieba, nie tylko dzisiaj, ale w ogóle. No, może też masz coś do powiedzenia swoim sympatykom? Dla tych, którzy słuchają pod Wielkim Dachem Nieba, czyli osób, można powiedzieć, lubiących taką piosenkę z tekstem, nie zaprzestawajmy słuchać takich rzeczy, ponieważ dopóki będziemy słuchać, to nie zaleje nas pewna lawa, o której śpiewał Grzegorz Ciechowski w swoim czasie. Ta lawa bardzo napiera i to wszystko się zmienia bardzo intensywnie. Niemniej jednak dopóki będziemy słuchać czegoś bardziej ambitniejszego, czegoś, co porusza umysły i serca, to wtedy wykonawcy będą dalej to tworzyć, będą próbować przekazywać światu, że jest coś więcej niż gonitwa za pieniądzem, że próby w ogóle takiego szybkiego życia, jest coś więcej, ta chwila zadumy i refleksji nad życiem. I by chciało się powiedzieć amen w tym momencie. I tak ładnie zrobiliśmy, że zostawiliśmy na koniec piosenkę Wejdźmy pod wzgórze Gowerdan. To na koniec akurat naszego spotkania. Chciałem powiedzieć, że moim i waszym gościem pod Wielkim Dachem Nieba był Adam Suder z zespołu ATSU.
Właściwie, co ja tu będę mówił z zespołu ATSU? No, sam Adam jest takim też, że tak powiem, i liderem, człowiek orkiestry, no bo i nazwa również, czyli zabawa z literkami nawet, tak? Skoro Sted mógł być Stedem, to zespół może być ATSU. No, zawsze na początku się zastanawiałem, ale oczywiście, no tak samo zresztą nie będziemy zdradzać, kto ma wiedzieć, to wie. Tak samo te twoje kombinacje na Facebooku, nie? Z tym, że nie tak łatwo trafić do Sudera. A słuchaj, jest jeszcze taki człowiek, który nazywa się Kajetan Suder. Czy to ktoś z rodziny? Też śpiewający? Nie kojarzę, zupełnie nie kojarzę. Suderów zresztą na świecie wielu. Jest taki zespół Biała Ćma z klimatów poetyckich. Dobrze, bardzo ci, Adamie, dziękuję za obecność pod wielkim dachem nieba. Zachęcam cię do bywania pod dachem nieba, jak często się tylko da. Dobrze, trzy płyty, czy one są jeszcze do zdobycia, do kupienia, czy już nie ma po nich śladu? W fizycznej formie jak najbardziej można zawitać do drukarni muzycznej i tam można sobie nabyć drogą kupna. A gdzie to jest ta drukarnia muzyczna? Drukarnia muzyczna.pl bodajże. Wchodząc na stronę, to jest takie wydawnictwo muzyczne, które sprzedaje płyty. I tam są akurat nasze płyty, bo już zakończyłem osobistą wysyłkę, bo kiedyś przestałem mieć czas na to i zleciłem już drukarni muzycznej, więc dobrze. Tam można nabyć nasze płyty i nie tylko nasze. Dobrze. A czy jakiś koncert online planowany jest w najbliższym czasie? Nie przewiduję na razie nic. Graliśmy kiedy? W styczniu ostatnio. No gra się online, no patrzy się w to zimne oko kamery i niestety publiczność to jest taka energia, którą ja dostaję, ja mogę im przekazać. To jest coś, czego nie można zastąpić koncertami online. Nawet jeżeli byłyby zorganizowane w jakiś wspaniały, techniczny sposób. Niestety kontakt z żywym człowiekiem nie zastąpi niczego. No to teraz już rzeczywiście kończymy. Wejdźmy pod wzgórze Govardhan. Adam Suder był moim gościem. I dziękuję ślicznie. Cześć, Adamie. Czołem. Przyjacielu, przyjacielu mały, może zbrakło ci w tej chwili wiary. Może cicho na nic już nie czekasz w wątpliwościach. Nad przepaścią mieszkasz. Siostro, którą opuściły dzieci, twa tęsknota jakby życiu przeczy. Ty żołnierzu łukający przy ziemi i wychromi, niewidzący niemi. Wejdźmy wszyscy pod wzgórze Govardhan. Trzyma je sam najwyższy Pan. Tam nikomu się krzywda nie stanie, to na nim skupmy nasze oddanie. Wejdźmy wszyscy pod wzgórze Govardhan. Trzyma je sam najwyższy Pan. Tam nikomu się krzywda nie stanie, to na nim skupmy nasze oddanie. Biznesmenie z krawatem wrośniętym,
idolu na scenie w niebo wzięty. Twoje słońce tylko chwilę świeci i wysp piekła somalijskie dzieci. Skąpcze z dłońmi do krwi zamkniętymi i wysp pożądania niecierpliwi. I ty także, co ciągle uciekasz, każdy brzydki, co kryje swą twarz. Wejdźmy wszyscy pod wzgórze Gowerdan, trzymaj je sam najwyższy pan. Tam nikomu się krzywda nie stanie, to na nim skupmy nasze oddanie. Wejdźmy wszyscy pod wzgórze Gowerdan, trzymaj je sam najwyższy pan. Tam nikomu się krzywda nie stanie, to na nim skupmy nasze oddanie. Wejdźmy wszyscy pod wzgórze Gowerdan, trzymaj je sam najwyższy pan. Tam nikomu się krzywda nie stanie, to na nim skupmy nasze oddanie. Wejdźmy wszyscy pod wzgórze Gowerdan, trzymaj je sam najwyższy pan. Tam nikomu się krzywda nie stanie, to na nim skupmy nasze oddanie. Kolega, który w Radiu Muzyczna Cyganeria ma taką audycję, na strychu zdaje się, nie pamiętam dokładnie tytułu, ale w każdy piątek na pewno można go posłuchać na antenie Radia Muzyczna Cyganeria. Piosenki ze strychu, chyba taki tytuł. A teraz posłuchajcie go w duecie razem z Radkiem Boguńskim. Zasypiam z tobą. I to jest Zbigniew Wojciechowicz i Radek Boguński. Posłuchajcie piosenki. Cena.
myślę znów. Choć co noc zasypiam z myślą o tobie, z myślą o tobie budzę się. Jesteś moim pierwszym i ostatnim słowem. O tobie zasypiam, o tobie budzę się. Jedną noc próbowałem o tobie nie myśleć, przyznaję. Próbowałem nie tęsknić, próbowałem spać. Jednak czułem cię każdym swoim zmysłem. Jedną noc próbowałem przestać się bać. Mamy wspólne nad sobą niebo. Z myślą o tobie budzę się. Jesteś moim pierwszym i ostatnim słowem. O tobie zasypiam, o tobie budzę się. Moje drzewo ciągle jeszcze tam stoi. Ostatnim słowem. O tobie zasypiam, o tobie budzę się. Zasypiam z myślą o tobie. Zasypiam z myślą o tobie. Zasypiam z myślą o tobie. No i na koniec zostawiłem deser, mianowicie w spektaklu Belzebub swego czasu w Teatrze Stu w Krakowie występował pieśniarz, piosenkarz, estradowiec Zbyszek Wodecki. I w tym spektaklu Belzebub zaśpiewał taką piękną piosenkę do słów Jacka Korczakowskiego. Edward Stachura śpiewał Życie to nie teatr, natomiast Zbyszek Wodecki śpiewał Teatr uczy nas żyć. Tą piosenką kończę spotkanie z wami. Zapraszam za tydzień na spotkanie z Markiem Richterem, o ile nic się nie wydarzy. Pozdrawiam serdecznie, do usłyszenia, tak dla słuchaczy Radia Islanders, jak i dla słuchaczy Radia Muzyczna Cyganeria. Trzymajcie się. Nam wolno rolę odegrać i wyjść. Nie musimy zabierać jej w życie. Mylić jawy i snu, to jest teatr i tu kłamstwo swoje granice zna, bo ten teatr tam obok nas nie zna granic patosu ni plagi. Triumfuje Tardif, oklaskuje kto żyw. Nikt o królu nie krzyknie, że nagi. Lecz co jest grane, czy dramat, czy skecz, czy tragedia, czy farsa, któż zbada? Wiemy jak mało kto, że odróżnia je to, w której chwili kurtyna, kurtyna opada.
Patrz, oto teatr, przyszedłeś, boś chciał, bo tu mądrzej lub chociaż zabawniej. Bo wiadomo, kto gra, z kogo śmiech, nad kim łza i że nic się nie stanie naprawdę. Nam wolno rolę odegrać i wyjść, nie musimy zabierać jej w życie. Mylić jawy i snu, to jest teatr i tu kłamstwo swoje granice zna, bo ten teatr tam obok nas nie zna granic, patosu ni plagi. Triumfuje tardziw, oklaskuje kto żyw, nikt o królu nie krzyknie, że nagi. Lecz co jest grane, czy dramat, czy skecz, czy tragedia, czy farsa, któż zbada? Wiemy jak mało kto, że odróżnia je to,